Państwa serdecznie na pierwszym z naszych cyklów wykładów Nowa Marchia, Prowincja Zamieniana, Ziemia Lubuska, Wspólne Korzenie. 2013 rok. Zaczynamy wykładem pana doktora Rafała Siemińskiego. Życie codzienne w Zamkach Krzyżackich Nowej Marchii 1402-1454. Pozwolę sobie posiłkować się kartką, ponieważ chciałabym parę słów powiedzieć o panu doktorze, a dorobek naukowy jest tak pokaźny, że muszę mieć podpowiedź. Pan doktor Rafał Siemiński ukończył studia historyczne w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską pod tytułem Odkrywanie Inflant, postrzeganie i recepcja kraju w źródłach niemieckich i obcych od IX do XIII wieku napisał pod kierunkiem profesora Stefana Kwiatkowskiego. Od 2000 roku jest zatrudniony najpierw jako asystent, a od 2007 roku jako adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2006 roku obronił pracę doktorską pod tytułem Przestrzeń w Inflantach i Prusach od XIII do XIV wieku pod kierunkiem również profesora Stefana Kwiatkowskiego. Stypendysta wielu, między innymi Instytutu Herdera w Marburgu, Fundacji Landskoronskich, prowadził badania naukowe w archiwach, bibliotekach Berlina, Marburga, Wiednia, brał udział w seminariach naukowych, między innymi w Berlinie i we Frankfurcie nad Menem. Jest również członkiem międzynarodowej grupy badawczej skupiającej mediewistów oraz archeologów średniowiecza z większości krajów europejskich. Jest autorem monografii Od Soli Cudo et Terra Culta. Dobrze przeczytałam. Przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku. Współpracował również przy książkach z serii Dynastie Europy. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych wydanych w pismach naukowych w Polsce i poza granicami kraju. Ostatnio pan doktor zajął się również historią Zakonu Krzyżackiego na Pomorzu, zahaczając o tereny Nowej Marchii. I właśnie o tym, czym się zajął, jakie badania prowadził, zahaczające, interesujące nas teren nowomarchijski, dzisiaj się zgodził Państwu zaprezentować. Pozwolę sobie jeszcze, dopóki jesteśmy w takim gronie, jeżeli Pan pozwoli, zaprosić na spotkanie w lutym. 19 lutego obchodzimy mały jubileusz. Będzie to nasze setne spotkanie, 10 lat od kiedy spotykamy się na naszych spotkaniach z cyklu Nowa Marchia, Prowincja Zapomniana. Gościem naszego spotkania będzie pan profesor Edward Trymar, który zgodził się wygłosić wykład, jako że zaczynał nasze spotkania 10 lat temu i w trakcie tego setnego spotkania zaprezentuje pan z Państwu temat publiczno-prawne aspekty powstania ziemi zaodrzeńskiej, a skańczynków i Wittelsbachu. Już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam, zwłaszcza że z okazji setnych spotkań szykujemy kilka niespodzianek. Dziękuję i już oddaję panu głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie chciałbym na początku podziękować za zaproszenie w Bibliotece Gorzowskiej. Bardzo się cieszę, że z tak licznym zainteresowaniem się spotkałem. Dziękuję za bardzo miłe wprowadzenie. Pod tytułem jeszcze uzupełnienia warto powiedzieć może, że opiekunem przewodu doktorskiego mojego był pan profesor Rymar. Przechodząc już powoli do rzeczy, proszę Państwa, oczywiście tutaj, jak zostało wspomniane, powoli zmieniałem swoje zainteresowania naukowe. Zawędrowały te zainteresowania naukowe na obszar m.in. Nowej Marchii. Przy okazji zbierania materiału, przygotowywania pracy o stosunkach Pomorza Zachodniego z państwem Zakonu Krzyżackiego w późnym średniowieczu, to niezbędne jest także wykorzystanie źródeł nowomarchijskich i stąd pewna wiedza na temat Nowej Marchii, która oczywiście myślę, że
powinna być w dalszym ciągu pogłębiana. Czym bym chciał dzisiaj Państwa zainteresować? Życie codzienne w zamkach Nowej Marchi w czasach krzyżackich 1402-1454. Temat może śmiało sformułowany. Jeszcze dlaczego tak śmiało sformułowane, to w dalszej części naszego spotkania chciałbym to wyjaśnić. O czym chciałbym mówić? Po pierwsze, proszę Państwa, chciałbym sformułować samo zagadnienie, czyli życie codzienne. W dalszej części chciałbym powiedzieć nieco na temat źródeł do tego zagadnienia, bo te źródła są dosyć bogate i zróżnicowane. Wydaje mi się, że warto by było od tej problematyki wyjść. W dalszej kolejności już konkretne przejawy życia codziennego i to, co wiemy. Warto też zauważyć, podkreślić, że nasza wiedza na temat życia codziennego w ogóle w średniowieczu nie jest na pewno tak pełna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czyli co proszę Państwa, mnie interesowało pod tym kątem, patrząc na problem zakonu krzyżackiego, czyli funkcjonowanie braci zakonu krzyżackiego na obszarze Nowej Marchi w kontekście reguły ustawodawstwa zakonnego, a także w kontekście praktyki życia codziennego, czyli pod tym kątem, jak to było w regule, jak to było w życiu codziennym. Chciałbym poruszyć takie problemy, jak między innymi postrzeganie czasu, czy codzienność, w jaki sposób dzielono czas, w jaki sposób organizowano sobie życie w konwentach krzyżackich, w jaki sposób zaspokajano potrzeby żywnościowe, materialne, czyli odzieży, jak wyglądał to życie codzienne przez pryzmat dostępnych źródeł. Warto może zacząć od tego, że zakon krzyżacki jest, bo dzisiaj istnieje, niewiele osób sobie zdaje z tego sprawy, oczywiście ma inny charakter, ale jest to dosyć specyficzna korporacja. W średniowieczu było podobnie, instytucja, która wyrosła z monastycyzmu i z rycerstwa, z dwóch ideałów, które w okresie wypraw krzyżowych splotły się i na bazie idei zakonów rycerskich wyrósł między innymi zakon krzyżacki, jeden z trzech głównych zakonów rycerskich oprócz templariuszy i jonitów. Dlaczego była to tak specyficzna idea i koncepcja? Charakteryzowało się ta myśl o zakonach rycerskich, łączyła w sobie, jak powiedziałem, ideały mnisze i rycerskie. Trudne wydawałoby się to połączenie. Idea ta powstała w kręgu cysterskim w XII wieku, szczególnie tutaj można wymienić Bernarda z Clairvaux, który sformułował ideologię zakonów rycerskich w traktacie, który w latach 20. XII wieku powstał i dosyć szybko w Europie się rozpowszechnił o pochwale nowego rycerstwa. Bernard udzielał odpowiedzi na wątpliwości, które w społeczeństwie tego okresu się pojawiały, czy rycerz może być mnichem, czy zakonnik może być rycerzem. Odpowiadał na to pytanie negując tutaj to postawienie problemu, twierdził, że rycerze, którzy składają śluby, którzy wstępują do zakonów, nie są mnichami. Są rycerzami, ale są rycerzami nowego typu. Stąd w tytule traktatu Bernarda z Clairvaux właśnie o pochwale nowego rycerstwa. Jak charakteryzował Bernard z Clairvaux to nowe rycerstwo? Było to rycerstwo, które nie walczy dla chwały, które nie walczy dla pieniędzy. Walczy przede wszystkim dla Boga, dla Maryi, dla Kościoła rzymskiego. Nowego rycerza, w odróżnieniu od rycerza starego typu, tak byśmy powiedzieli, charakteryzuje brak pokus w zdobywaniu
majątku, brak zewnętrznych oznak bogactwa, pokora, ubóstwo, umiłowanie wszelkich cnót chrześcijańskich. Ta idea, jak się okazało, w XII wieku trafiła na dosyć podatny grunt. Powstali templariusze, powstali joannici, pod koniec XII wieku powstali również krzyżacy, chociaż początkowo, warto to powiedzieć, krzyżacy funkcjonowali jako bractwo szpitalne. Powstali przy okazji III wyprawy krzyżowej w 1190 roku podczas oblężenia Akki w Ziemi Świętej. Bardzo szybko związali się z niemiecką dynastią Hohenstaufów, tutaj takim najbardziej znanym przedstawicielem tej dynastii był Fryderyk II Hohenstauf. Umożliwiło to zakonowi krzyżackiemu dosyć szybki wzrost majątku, co za tym idzie mu pewne możliwości organizowania swoich struktur na terenie Ziemi Świętej, na terenie Półwyspu Apenińskiego, w samej Rzeszy i później w dalszej perspektywie rozprzestrzenianie się, zakładanie nowych komend, komandorii w Europie Środkowej.